Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w piątek o uruchomieniu naboru podmiotów, które w niedalekiej przyszłości będą wykonywać szczepienia Polaków przeciwko COVID-19. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano już ogłoszenie na ten temat. Termin na złożenie akcesu do akcji powszechnych szczepień dla ich wykonawców upłynie 11 grudnia. Jak zadeklarował minister Dworczyk. Po zweryfikowaniu chętnych zapadnie decyzja, czy do realizacji zadania zostaną włączone również szpitale tymczasowe, zwane ostatnio rezerwowymi. 15 grudnia opublikowany zostanie wykaz podmiotów, które będą realizowały szczepienia. Zapowiedział dworczyk i dodał, że celem rządu jest utworzenie około 8000 punktów szczepień. Oznacza to, że powinny one znaleźć się w każdej gminie. Do naboru mogą się zgłosić wszystkie podmioty prowadzące działalność medyczną. Takie jak poz -y, poradnie specjalistyczne, szpitale, lekarze prowadzące praktyki prywatne. NFZ chce, by zespoły szczepiące Polaków pracowały co najmniej 5 dni w tygodniu, wykonując w tym czasie minimum 180 szczepień. Wszystkie wymagania zawarto w ogłoszeniu opublikowanym na nfz.gov.pl. Za zaszczepienie NFZ będzie płacił od 61 do 95 zł. Jak czytamy w ogłoszeniu, stawka będzie zależała od tego, w jakiej formule świadczenie będzie realizowane? Za zaszczepienie pacjenta w punkcie szczepień podmiot otrzyma 61,24 zł. Jeśli wykonawca dowiedzie na swój koszt pacjenta do punktu szczepień, dostanie za to 68,15 zł. Możliwe będzie także zaszczepienie pacjenta w domu. To rozwiązanie dla osób np. niepełnosprawnych. Tutaj zapłata za wykonanie świadczenia sięga 95 zł i 70 groszy. Za zaszczepienie więcej niż 5 osób zamieszkujących pod jednym adresem, np. w DPS, fundusz zapłaci 73 zł i 19 groszy za osobę. Dla porównania zaszczepienia seniorów przeciwko grypie połączone z akcją edukacyjną w Suwałkach, ratusz płacił około 100 zł za osobę. Taką wartość podał nam dzisiaj rzecznik prezydenta miasta. Według szacunków rządu akcja szczepienia przeciwko COVID potrwa kilka miesięcy. Aby profilaktyka była skuteczna, trzeba będzie przyjąć dwie dawki preparatu. Jeśli chodzi o jednostkowy koszt preparatu, nie jest on jeszcze ostatecznie znany, ale szacuje się, że wyniesie od kilkunastu do około 75 zł.